Nazywam się Grzegorz Szynkiewicz z firmy Robgas. Chciałbym zaprezentować Państwu filtr EG Spinner. Jest to innowacyjny filtr fazy lotnej z wymiennym, uniwersalnym wkładem filtrującym. Jak Państwo widzą, krótce przyłączeniowe są w pełni obrotowe w zakresie 360 stopni. Mogą być w średnicy 12, jak i 16 mm. Homologowany filtr jest do minus 40 stopni. To, co Państwo otrzymują w zestawie. To są oczywiście dwie instrukcje. Pierwsza z nich to jest instrukcja montażu, a druga z nich to jest instrukcja wymiany wkładu filtrującego. Z nimi warto się zapoznać. Oraz zawieszka. Można zawrzeć tam zawsze informacje o dacie i następnym przeglądzie. Uchwyt montażowy ułatwiający montaż przydziale silnika za pomocą dwóch prostych rurek, jaki też ułatwia ten uchwyt wymiany później wkładu filtrującego na przeglądzie. To, co teraz Państwo mogą zobaczyć, to jest filtr. Dosłownie przed chwilą wyjęty z auta, po przejechaniu 15 tysięcy km, w króćcu przyłączeniowym na wejściu widać ewidentnie zabrudzenia, frakcje oleiste i inne cząstki stałe. Na wyjściu z drugiej strony do wtryskiwaczy już mieszanka gazowa zupełnie czysta. Wymiana filtra jest dosyć prosta, intuicyjna. Za pomocą uchwytu montażowego możemy zdjąć tą górną pokrywę. Gdzie w środku możemy zobaczyć ile tych frakcji oleistych i innych cząstek stałych zostało odseparowanych za pomocą specjalnego układu dzięki sile double spin force. Wszystkie te frakcje oleiste i cząstki stałe osadzane są za pomocą siły odśrodkowej na ściankach. Dlatego warto zawsze pamiętać o tym, żeby przeglądy wykonywać w sposób regularny. I pamiętać o tym, że do wtryskiwaczy gaz musi się dostawać w postaci czystej, niezabrudzonej i te wszystkie... Nieczystości powinny pozostawać tutaj w środku filtra.